Superstar Soccer Deluxe! Przyznacie, brzmi dumnie. Gra stworzona i wydana na SNES-a przez Konami pod koniec 1995 roku w Japonii i Stanach, a następnie w styczniu 1996 w Europie. Gra miała również swoją premierę na Sega Mega Drive i Sony PlayStation. Ciesząca się w swoim czasie ogromną popularnością, m.in. dzięki możliwości kanapowego kopania w piłkę nawet do 4 graczy, oczywiście z wykorzystaniem multitapa. ISS Deluxe zawiera rzadko spotykany element w grach piłkarskich, możliwość wybrania strony monety przed pierwszym gwizdkiem. Ale oczywiście nie to zadecydowało jej sukcesie. Do wyboru mamy 36 drużyn narodowych, w której nie mogło zabraknąć reprezentacji Polski z Gierkiem na czele. Możemy rozegrać mini puchar i ligę, międzynarodowy puchar i tzw. World Series. Co ciekawe, deweloperzy przygotowali również możliwość rozegrania 12 różnych scenariuszy. Na przykład, prowadzimy Anglików w meczu z Japonią, gdzie w ciągu kilku ostatnich sekund gry musimy strzelić gola na wagę zwycięstwa. Dostępne są również 4 tryby treningowe, a także tryb wyzwań, jak na przykład zbieranie flag i strzelenie gola w jak najszybszym czasie. Mecze rozgrywane są na 8 stadionach różniących się wymiarami pola, a i gracz ma możliwość wybrania 3 różnych warunków pogodowych, nie mających większego wpływu na rozgrywkę. ISS Deluxe cechuje się dość płynną i różnorodną animacją postaci, choć niektóre ruchy graczy zapożyczone są jakby z bijatyk. Co ciekawe, jest to jedna z pierwszych gier, w której doświadczymy komentarzy speakera. I ta ekscytacja po strzeleniu gola. Arcade'owy tryb rozgrywki, ciekawa ścieżka dźwiękowa i klimat budowany okrzykami kibiców powoduje, że miło wraca się do tej gry mimo upływu ponad 20 lat od jej premiery. Gra nie jest pozbawiona błędów, zdarzyło mi się m.in. sfaulować 2 razy na żółtą kartkę tym samym zawodnikiem, którego sędzia nie wyrzucił z boiska. Do wad należy również zaliczyć brak możliwości zapisu gry na kartridżu, a stan zapisanej rozgrywki można odtworzyć wpisując nawet 60-znakowe hasło. Istne szaleństwo przy braku rzecz jasna klawiatury. Graliście w ISS Deluxe? Wiecie w ogóle, że ta seria zapoczątkowała do dziś wydawane Pro Evolution Soccer? Dzięki za oglądanie i co ważne, subskrybujcie, aby nie pominąć kolejnych odcinków o grach ze SNES-a. Hejo!